Dzień dobry, jestem Sanim. W ostatnim filmie Sanim wspomniałeś o tym, o buddyzmie Zen i o jakby istocie buddyzmu Zen, co jest w tym buddyzmie Zen najważniejsze, czyli ta medytacja siedzona, która została ustanowiona przez Bodhidharmę. I chciałbym zacząć, i jak się do tego zabrać? Jak zacząć tą medytację Zen? Może odniosę się jeszcze do samego przykładu Bodhidharmy, ponieważ praktyka Zen oznacza przede wszystkim praktykę umysłu. Niemniej jednak, jako forma treningu została wprowadzona i ustanowiona przez właśnie samego Bodhidharmę, pierwszego patriarchę, założyciela Zen, medytacja siedząca. Czyli medytacja siedząca jest jakby takim korzeniem i esencją, takim powiedzmy chlebem w tej naszej diecie Zen, najważniejszym jego elementem. Dlatego bardzo dobrze jest, żeby tę medytację siedzącą wykonywać właściwie, skoro poświęcałem na nią już tak wiele czasu. Więc chociaż próbujemy poznać naturę umysłu, to w tej naturze umysłu zanurzona jest cała nasza istota. A istota ludzka według tradycyjnego podejścia buddyjskiego składa się z jakby takich trzech aspektów: z ciała, oddechu i umysłu. I te wszystkie elementy powinny zostać jakby zintegrowane i stopione w jedną całość podczas tego formalnego treningu. Dlatego medytacja w rozumieniu Zen nie jest tylko jakąś refleksją mentalną, ale jest również pewnego rodzaju wysiłkiem i aktywnością fizyczną, i w którą włączone jest i ciało, i oddech, i umysł. Dlatego medytację Zen zwykle wyjaśniamy w trzech aspektach: ciała, oddechu i umysłu. Ciało, oddech i umysł, te trzy pasma, którymi jest ludzka istota, powinny zostać stopione w całość i powinny stać się jakby taką harmonijną jednością. I ta jedność ciała, oddechu i umysłu również daje nam doświadczenie jakby takiej pierwotnej jedności, osadzenia, skupienia i stabilności. Dlatego podstawową rzeczą to jest po prostu odnaleźć najbardziej naturalną i korzystną energetycznie postawę ciała. Służy temu mata, na której siedzę, służy temu poduszka, na której spoczywają moje pośladki i służy temu przede wszystkim jakby wyprostowana postawa. Więc mata, poduszka umożliwiają ciału osiągnięcie wyprostowanej, stabilnej postawy. Wszyscy mamy kręgosłup, ten kręgosłup składa się z trzech krzywizn. Te krzywizny powinny znaleźć się w swojej naturalnej pozycji. Wtedy nasza energia krąży harmonijnie. A więc siadamy w pozycji wyprostowanej, lekko wypychamy biodra, nie do jakiegoś nienaturalnego przeprostu, ale po prostu po to, żeby uwolnić nasz brzuch od jakiegokolwiek napięcia. Podciągamy lekko podbródek, nie rozglądamy się dookoła, pozwalamy naszym oczom spoczywać na podłodze mniej więcej w odległości 1 metra. Barki powinny być rozluźnione, dłonie ułożone w taki układ. W tradycji Zen praktykujemy mudrę medytacyjną, która ma właśnie tego typu, tak powinna wyglądać. I ten oto układ układamy tutaj, umiejscawiamy na poziomie brzucha. Tak jakby te dłonie złożone tutaj, dłoń na dłoń, one podtrzymywały niejako ten brzuch od dołu. To jest bardzo ważne, ponieważ sam brzuch, o którym zaraz powiem, również pełni bardzo istotną rolę w tym właściwym siedzeniu Zen, odnalezieniu właściwej harmonii i balansu w tym siedzeniu. Dlatego układamy dłonie właśnie tutaj, nie pozwalamy im gdzieś tam zjechać na kolana, ale przyciągamy je lekko, tak żeby mogły dotykać brzucha. Gdy wypychamy lekko biodra do przodu, zostaje uwolniony nasz brzuch i przepona. I w tym właśnie obszarze, w obszarze brzucha i przepony, umiejscawiamy centrum naszego oddychania. Czyli nasz oddech powinien być ześrodkowany tutaj w podstawie brzucha. Oddychamy trochę tak, jak oddychają niemowlęta, czyli w pierwszej kolejności zawsze porusza się przepona, która z kolei powoduje, że brzuch się lekko uwypukla.
A więc gdy przepona się otwiera, bierzemy wdech, wtedy brzuch się lekko uwypukla i gdy robimy wydech, brzuch lekko się zapada. Okay? Także to jest jakby taki podstawowy, właściwy sposób oddychania. Również siedząc w ten sposób wchodzimy w kontakt i budzimy naturalną energię, która jest jakby ześrodkowana gdzieś tam w tym obszarze, w którym tradycje dalekowschodnie nazywają Tantien. To jest ten specjalny punkt energii, który daje początek również naszemu podstawowemu kanałowi energetycznemu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby obudzić tą energię, ponieważ w swojej istocie nasza ta subtelna energia i to, co nazywamy tym czystym, esencją czystego umysłu, są ze sobą tożsame właściwie. Dlatego jeżeli oddychamy właściwie, głęboko i spokojnie i budzimy poprzez ten oddech i właściwą postawę tą naturalną energię, wtedy nasz umysł osiąga również swoją pierwotną, naturalną klarowność i czystość. Także ciało, oddech i teraz umysł. Umysł również jakby umieszczamy. Umysł w sensie naszej uwagi. Umysł oczywiście nie ma żadnej lokacji szczególnej, prawda? Nie możemy powiedzieć, że umysł jest tu i tam lub tam. Dlatego mówiąc o tym, że umieszczamy w podbrzuszu umysł, oznacza tak naprawdę, że umieszczamy w podbrzuszu po prostu swoją uwagę. A więc ta uwaga, czyli ten umysł, powinien pozostawać w harmonii z oddychaniem, a ten oddech z kolei pozostaje w harmonii z naszym ciałem, czyli ten brzuch, ten obszar brzucha i ten tantien jest miejscem spotkania naszego ciała, oddechu i umysłu. Gdy praktykujemy w ten sposób i rzeczywiście osiągniemy harmonię w tym siedzeniu, wtedy możemy porównać, że możemy porównać to do sytuacji, gdy jakby takie rozedrgane energie naszego ciała i nasze energie psychiczne osiągają pewną stabilność. Przypomina to trochę płomień świecy. Więc ta nasza rozedrgana i troszeczkę neurotyczna istota osiąga jakby swoją taką harmonię i jedność. Możemy porównać to do płomienia świecy. Umysł osiąga klarowność, jednoupunktowienie. I wtedy właśnie zaczyna uwalniać to swoje naturalne światło. To właśnie wtedy, gdy płomień świecy staje się nieruchomy, pokój, w którym przebywamy, staje się doskonale jasny, przejrzysty i wszystkie przedmioty, które w nim są, które w nim istnieją, są naturalnie jakby rozświetlone, naturalnie widziane, nie są zniekształcone. Dlatego medytacja składa się z dwóch aspektów, czyli płomień świecy i światło świecy. Albo jak mówiąc naturalnym językiem tradycyjnym, samadhi i prajna, czyli zatrzymanie umysłu i rozjaśnienie umysłu. Albo zatrzymanie umysłu i wgląd, jasne widzenie. Tak więc bardzo ważne jest, żeby właściwie użyć tego ciała, oddechu i naszej uwagi i umysłu po to, żeby zbalansować, zjednoczyć. Jakby to jest troszeczkę jak ze strojeniem instrumentu. Jeżeli instrument zostanie właściwie nastrojony, wtedy może popłynąć przez ten instrument piękna muzyka, tak jak została ona pomyślana czy zaprojektowana przez kompozytora. Również, jeżeli nasze ciało, oddech i umysł osiągają swoją równowagę i balans, i jedność, osiągamy jakby to samadhi, wtedy możemy powiedzieć, że ta symfonia naszej prawdziwej natury, ta jego czysta klarowność i jasność zostaje w pełni zamanifestowana. Wracając jeszcze do przykładu Bodhidharmy. Mówimy, że Bodhidharma siedział przez 9 lat, że siedział przez 9 lat twarzą do ściany. Oczywiście, być może fizycznie tak było. Podobno gdzieś tam w Shaolin jest jeszcze jakiś tam obraz jego odciśnięty na skalę siedzącego. Nie wiadomo, na ile ten odcisk jest historyczny, na ile jest prawdziwy, ale siedzenie twarzą do ściany przez Bodhidharmę ma również symboliczne znaczenie. Ściana jest czymś, co jakby zatrzymuje, prawda? Ściana jest czymś poza coś, nie można się już dalej poruszyć. I w sensie symbolicznym oznacza to również, że
W medytacji zen stajemy przed czymś, poza co umysł myślący nie może już pójść dalej. A więc w medytacji zen można powiedzieć, że tą ścianą, mówimy w naszej szkole, jest umysł nie wiem, umysł wielkiego pytania, umysł, który kładzie kres wszelkiemu myśleniu. Poza ten umysł jakby może poruszać się już tylko twoja intuicja. Okay? Poza tą ścianą, poza tym nie wiem, otwiera się przestrzeń intuicyjnego doświadczenia. Tam rozumienie nie jest potrzebne. To jest właśnie punkt, w którym otwiera się doświadczenie zen i to, czego szukasz, staje się twoim bezpośrednim doświadczeniem. Dziękuję. Dziękuję.